Taka historia z życia Jezusa. Ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz. Celnicy to była gorzej traktowana grupa społeczna niż dzisiaj pracownicy skarbowi. Po prostu nikt uczciwy nie chciał się z celnikami zadawać. Jezus do celnika Mateusza rzekł: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Bardzo szybko widać. A gdy Jezus siedział, rozumiemy, w jego domu za stołem, wielu też, rozumiemy, innych celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Oczywistym jest, że zarówno ci grzesznicy, celnicy, jak też i ci religijni z zewnątrz, a grzeszni w środku faryzeusze, potrzebowali lekarza. Tylko że ci, którzy uważali, że religia ich zbawia, że oni są lepsi przez to, że praktykują religię, że są jakoś bliżej Boga, oni w ogóle zlekceważyli przyjście Jezusa, a nawet go potępiali za to, że idzie i rozmawia z tymi gorszym sortem, z tymi grzesznikami i tak dalej. Miałem bardzo podobne wydarzenie kilka dni temu. Otóż rozmawiałem z bardzo takim szacownym, zasłużonym człowiekiem, który dostaje ordery i tak dalej, który rzeczywiście nie musi się wstydzić swojego życiorysu, jeśli chodzi o patriotyzm i tak dalej. Ale kiedy przyszło do Jezusa, on całkowicie wzruszył ramionami, nie był zainteresowany, bo przecież jest religijny. Po co mu Jezus? I zaraz potem tego samego dnia spotkałem osobę bardzo mało religijną, która kleła, która absolutnie nie mogła się poszczycić żadnym patriotycznym, można powiedzieć, dorobkiem. Wręcz miała siano w głowie. Ale kiedy usłyszała o Jezusie, zaczęła się zastanawiać nad sobą i stwierdziła: to ma sens. Widać, że historia z Nowego Testamentu dzieje się dzisiaj.